Czekajcie chwilę, bo teraz... Tak. Co powiemy? Że przylecieliśmy, nie? Do Kijowa. I śnieg spadł. Nie, tu, nie. O, dziękujemy. A komu? Aroczkowi wspaniałszemu. No dobrze. Cieszę się bardzo, że podziękowałeś mi. Jako jedyna. Ja rozumiem, że oddelegowali cię. Nie, nie wypada. Losy. Losy. Losy nam nie wypada. Przepraszam cię. Ja chciałam. No dobra. Aroczku, mnie i tak by nikt nie uwierzył. Że co? No przecież, a nie dziękujesz, patrz, wróciłaś do domu, przeżyłaś przygodę. Internetu nie użyczyłeś, jak chciałam do dziecka napisać. No, kiedy ja ci nie użyczyłem? Samolocie, przecież nie działał internet, on nie działał, mi nie działał, nikomu nie działał. W samolocie to nie działał. Nie działał, no. Dobra, nie brońcie go. Ja próbowałam... No włączyłem YouTube'a, a tam nie było, no. No to co ja mam ci udostępnić? No dobrze, to rozumiem, że to były wszystkie uwagi, czyli brak internetu w samolocie powrotnym, bo nie było. Było wspaniale. Świetnie. Miał być, a nie było. Za tydzień wracamy z powrotem. Nie no, jakiś Nepal czy coś tam zrobimy sobie. No. Nepal może być. Byle było cieplutko. No, w Nepalu zawsze jest ciepło. W Nepalu jest zawsze ciepło, zwłaszcza jak sobie pochodzisz, wiesz. Trochę na dole jest ciepło, a tam wyżej już nie bardzo. Dobra, no to Goa. A no to Goa. Nie, no zdecydowanie Goa. Po prostu Goa nas nazywa. Ale Goa to będzie jakąś taka wisienka na torcie. No bo na południu zjeździmy innego. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tylko tam trzeba się zapłacić 2 godziny na Goa, gdzieś na północ. Dobra, 2 tygodnie Nepal i potem 2 tygodnie Goa. Bo tam dziecko czeka. Nie, to trzeba rozdzielić. No. Nikt nie będzie miesiąc na wyjeździe takim drugim. A teraz nie byli. Uwaga, uwaga. I by się nagrało. Złapanie zająca. No powiem szczerze, że może nawet zrobię film, ale Ania wie, że nie zawsze się to udaje. Film na pierwszej wyprawie minęło 7 lat i nadal tego filmu nie widziałam jeszcze. Ale teraz może się połączyć. A teraz będę się znowu starać, fryzury robić, do filmów i potem znowu nie będzie. Słuchajcie, musimy w tą dziurę wejść. Petro, powinniśmy znaleźć. Dobra, jesteśmy na lotnisku, tak? Wszystkim się nam podoba. I musimy znaleźć dziurę do metra. Czemu nikt tam nie idzie? O, tam jest metro, zobaczcie. Masakra, co tu się dzieje? Masakra. Chciałem powiedzieć, że nie, nic się nie zmieniło ciągle. Świat. Oj, tam przesadzasz. No. Ludzie mają prawo, bo jest ciepło, to sobie mieszkają tutaj. No, dlaczego mają nie mieszkać? No, tutaj mieszkają za płotem, no. Już obok. Musika, no. A co ma? A co ma? No właśnie. Możesz rower naprawić. Sklepik. Sklepik krani. O, tam pan zasnął na chodniku. No czemu nie? Adaptujesz tego pieska? Tak, chciałabym, ale ich jest tu więcej niż jeden. No to co tam, bierz wszystkie, no. Na 3 tygodnie akurat. Ojej. No w końcu wyjazd z miłością, nie? To jest bezwarunkowa miłość. Psia miłość. Thank you.
Ale przecież już dobre, nie, Ania? Od początku było bardzo dobre. Bardzo dobre, no. Prawda, Ewa? Ale za to, jak jest zdrowe i pożywne. I właśnie tutaj pan nam sprzedał te... Jak zawsze, ten pan sprzedaje to od 20 lat. How long you are here? How long you are here in this place? This place? Yeah. 60 years before. 60? 60! 60? Yes. 60 lat tutaj stoją, no. Ja ich pamiętam sprzed 6-7 lat. Dziedziczne. Bo tu się nic nie zmienia. Proszę teraz z zadowoleniem o czymś powiedzieć, a nie reklamację. Bardzo pyszne było śniadanie ekologiczne. Firma stawiała, nie? Przypomnij. Nie, banany sobie sama kupiłam, ale muszę powiedzieć, że dostałam kokosa. Bo kokos był na śniadanie, a banany są... Nie wolno, bo nie wolno jeść bananów i czegoś innego razem. Albo banany, albo coś innego. No to trzeba było mi powiedzieć, aha, widzisz. Ale wyskoczyłaś przed orkiestrę. Czy rewolucja żołądkowa, to znowu reklama. Nie, no rewolucji nie będzie, spoko. Zdecydowanie lubię ten kraj. Ten chaos, który tu widzicie na ulicach, ten hałas i tak dalej. No hałas akurat może nie jest najfajniejszy, ale w tym chaosie jest coś takiego, ta mieszanka tych tuk-tuków, tych skuterów, samochodów i tak dalej. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest odprężające. No, może i nie. Tutaj jedziemy akurat z New Delhi do Old Delhi, czyli jedziemy pod ten wielki meczet i będziemy przejeżdżać. No tu już jesteśmy w uliczkach Old Delhi. Czyli taka stara zabudowa, kramiki z różnymi rzeczami tematycznymi, co ciekawe. Tu jest tak, że jedna ulica jest na przykład tylko dotycząca części samochodowych. Druga ulica dotyczy garków i tym podobnych rzeczy. Gdzieś tam dalej jest takie miejsce, gdzie na przykład zajmują się poligrafią. Można tam wizytówki zrobić. Różne jakieś tam karteczki na ślub, coś tam takiego. No i popatrzcie na ten ruch. Przecież to nie jest wspaniałe. Każdy tu jest zajęty, każdy gdzieś tam idzie. Tak, tak, to są właśnie prawdziwe Indie, które możemy zobaczyć. I wróćmy tam. أشهد أن لا إله إلا الله
Tak wygląda mniej więcej nasza trasa przejazdu. Najpierw udajemy się do Delhi samolotem z Kijowa, potem będziemy jechać pociągiem do Varanasi. W Varanasi spędzimy parę dobrych dni, potem znowu pociągiem, nocnym pociągiem przejedziemy do Khajuraho, z Khajuraho do Agry, w Agrze zobaczymy Taj Mahal. I dalej pojedziemy do Udaipuru, Bombaju i na Goa. Na Goa spędzimy prawie tydzień, odpoczywając po tym ciężkim trudzie dwóch pierwszych tygodni. No i wracamy samolotem do Delhi i do domu. आई बहुत ही मार्ग नहीं है रहा है अभी नहीं ठीक है चला ठीक है भगवान और भी जन तुझे तो माता जा और जाए तो widok? Widok? Fantastyczny. Na Gangę? Możemy tu zostać. Lepiej niż w hotelu. Tak z zrządzeniem głosu. Jak się nazywa ten gruby jedwab? Shantung? Shantung. Shantung. I have Shantung. It's like this or no? Shantung is one plane. Plane. Mm-hmm. Nie, plane, czyli bez wzoru. I have plane. A this... Bigos. I tak z rządzeniem losu. Doszliśmy tutaj do sklepu. Sorry, woman. No. Which name this material? Normally, sister, tourists when they come in Varanasi, they go in the shops. Make the movie. They don't go here. Yeah. They are going in the shops in the tourist market. When you go in the shops in the tourist market, what you get to see is those cheap, freaky things. Cheap sarees, cheap scarf, cheap material. Cheap quality of... One są sztywne. Takie, wiesz, już ten, że nie da się ich znieść. A ten jest... Wiesz, no jest grubny. Może ja się wezmę w takim sarees? Bierwol! Super! Okay. Ma. Yeah.
Aniu, korzystając z okazji, może zaprosimy inne osoby, żeby też z nami pojechały na wycieczkę, bo jak widzicie, można tutaj też kupić sobie szarfik na wycieczce. I prawda, że wszystkie dziewczyny są zadowolone wtedy. Ale czemu się nabijasz nas? My mamy piękne szale. A ja się nie nabijam, jestem szczęśliwy, a nawet jestem tu wykorzystywany. Ten mi nie pasuje do spódniczki. Wykorzystywany jestem tutaj do trzymania lustra, bo lustro muszę trzymać, bo żeby... Żeby... You must send a copy of this to my... Muszę wysłać mu do office, bo on eksportuje tutaj te wszystkie rzeczy do wszystkich krajów świata. Taki klik nam tu wciska, prawda? Dajmy się oszukiwać. High-end quality. Teraz będziemy tak. Is it expensive? Ile to kosztuje? Nie wiem, nie powiedział się ceny. No, to powiedział, że to jest tanie. Tańsze niż siadanie w Europie. Okej. Okay. Jakie ładne. No, jakie ładne. Ten i ten. Zaraz tak zaraz mu się wymieszają i wszystkie będą high quality. Nie będą, bo dotkniesz, będziesz nie działo. Ale gdzie masz tak? Po 15 euro. These qualities are 6 euro. You want to charge for us for 15? This is the price I sell to the shop. Yes, let me know the price. Yours. Najbardziej podoba ten, który mam na sobie. See the difference. A jest dziwnie, jest takie. Look here, beautiful work. Ten piękny też. I z uśmiechem. Oh. Aniu, pierwsze efekty miłości w Indiach, prawda? Do czego doszłaś? Proszę że, jak widzę te szale, to poczułam ogromną miłość do szali oraz do... Właśnie, jak kochasz, to musisz kupić. A i siostrze musisz... A przypominam, że siostrze jeszcze musisz kupić prezenty. To ten ciper, tańszy. Nagrałem tutaj, że dbam o nią. Zostając z okazji, że wybierasz właśnie szal, bo jeszcze raz powtórzymy tą samą rozmowę, czyli... Nie, jednak tego nie chcę powiedzieć. Bo ty to będziesz potem wykorzystywał przeciwko. Ale rzeczywiście, że zrobię z tego film przecież. Pójdźcie sobie tak między sobą, nie rozszarpujcie. No i dziadkowi udało się wszystko to sprzedać tutaj naszym państwu i wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, happy. Prawda? Aniu, jak tam jesteś szczęśliwa? Znalazłaś sobie dla siebie szaliczki? No ja chcę bardzo dużo tych szaliczków. Ile? Trzy byś chciała, tak? No. Tak. One, five. This color? Nie, ten nie jest ładny. Wow. A w tym co? W tym euro, tak? Tak, euro. This color? No właśnie, dlatego ja już nie dotykam. This color? Excuse me? No. This? But we can pay also in rupees? You can pay rupees, you can pay Visa card, you can pay Mastercard, you can and pay anything. And the cheaper ones, how much rupees? Which one? €15 is about 1,200 rupees. 1,200, yes. Proszę patrzeć do przodu, ponieważ jesteśmy w kamerze. Robisz zdjęcie czy film? Film robię. Na pewno chciałybyście opowiedzieć, jak wspaniale doświadczyliście prawdziwe Chin. Nasze tyłki w tej chwili bardzo doświadczają. W tej chwili mój partner doświadcza filmu i to bardzo intensywnie, na każdym dniu. Tak. A dlaczego świnie? Ale wiem, kiedy świnie, już się uspokoję. Ale wracamy jakoś szybciej, nie?
zawsze tak jest. Jak tam krówki, tak? Jak tam krówki? To są takie szorstkie. Szorstkie? Łyse i te, mało włosów. A mówią, że nie wolno podczas jazdy samochodem przez telefon rozmawiać. A motorem? A motorem. Ale on miał zestaw głośno mówiący w sumie, to nie tak. Nie trzymał przecież, nie? Ale to są chyba jakieś hodowlane, co? Szczęśliwe. To jest stado. Tak. Lepsze, lepsze. Honduras. Honduras. Madura. 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 Madurai. Madurai. Madura. Madura. Verde Krishna was born. Verde Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. O tym wspaniałym miejscu. Jacek i Agnieszka sprzed 6 albo 7 lat. Pierwsze wrażenia z Kałęczurachu. No, ja jestem no, pod wrażeniem tej świątyni. Tej grupy. Szkoda, że przewodnik nie chciał się wytargować na taniej. Jak będę im ciekawy. Dobrze tłumaczył, to mi obiad postawią. Jak zasłużę. Musiałem w siebie zainwestować, żeby śniadanie zjeść i mieć siły. A tak w ogóle to jest fajnie tutaj. Trochę monsun nawala, ale to nic. Masz na czole jakieś coś. No. Welcome. A jesteśmy w jakimś domu u bramina jakiegoś. Co? And you are Brahmin? Brahmin. My name is Sudama. Sudama. I am priest, Banaras Sastri, Sanskrit speaking. Okay. Jest ksiądz. Jakiś duchowy. Tak, duchowny. Lajlaj. Sita Ram. Ram, wife Sita, Vishnu, wife Lakshmi, Krishna, wife Radha. Ale masz brudną łapkę. Strasznie brudna jest. Nie, nie mamy żadnego. Hello. 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 H
wspomnienia ze szkoły, tak? Się obudziły, siedząc w ławce. Jeszcze żywe. A, jeszcze żywe. A Bigos to ledwo z klasy do klasy przechodzi. I dwa na trzynach to była jego najlepsza ocena. I wagarował jeszcze. Pójdziesz ty, kurde. No, ona jest taka, wiesz. A jest rozwydrzona. Nie trzeba jej raz po prostu dać mordę. No jak, ty miłośnik od zwierząt. Ty. Ale nie żeby ją zabić, ale żeby jej pokazać, że nie ma atakowania. Jak ziewa, jaka znudzona. Dobra, możesz sobie warknąć. Nikt na to nie zwraca uwagi. Okej. Ale w końcu dojechaliśmy do tego punktu romantycznej miłości, który właśnie tam umiera. Czy nie? Ania prawie umarła po drodze, jest bliska śmierci. Tudzież Ewa to samo, więc... Tak, ale to ze swojej winy, bo nie chciała wziąć kurteczki z plecaka, bo za ciężko. A ja z czyjej winy? Nie, jesteśmy... Ty z mamy i taty. Nie, my jesteśmy z winy tej, która przyblokła wirusa. I z winy wirusa Ariana, nie? Tak, i z winy tego, który nam powiedział, nie ma jej, ciepło. Więc możemy śmiało powiedzieć, że to jest wina. Ale co, ten wirus by nie zadziałał na nas, gdybyśmy się tak nie wychłodziły przez Arka. To wszystko wina Arka. Będę musiał uciąć ostatnie sekwencje, no dobra. No teraz coś, co jak już wytnę to będzie też pozytywnie. Ale widoki wynagradzają wszystko. Ale widoki wynagradzają wszystko. Tak, ten widok uratował. No to już się jaśnia. Nie? Trochę jak mi się wydaje, że tak wygląda. To jest pełno ludzi. No, chodzą. Tam trzeba chodzić na bosaka? Taj Mahal. Wiesz co, ja jestem niezadowolony, chciałem zwrot pieniędzy. Za co? Za bilet tutaj. To miało być jakieś miłości, coś, a tu nic, leżały dwie trumny. Jakieś białe, nie wiadomo co tam w środku jest. Ja chcę... Co nie ma w środku? Ja chcę zwrot kasy. Podziwiam się. Mówię. Government of India. Reklamacje. Ja nie jestem happy. Tak, dokładnie. Tak, okazało się, że... Przepraszam bardzo, w opisie było co? Cmentarz miłości romantycznej. No i właśnie to mamy. Cmentarz miłości romantycznej. Pogrzebana tutaj została już 400 lat temu. Już nie ma. I nie ma. I ja nie wiem, czemu ludzie mają tu jakieś problemy z tym. Mówię do dupy takie coś. Także nie. Tyle jogurtu by za to było. Tyle jogurtu by było. A ja już któryś raz tutaj przyszedłem. Wiesz, zobacz, że są głupsi. Redford, tak? And what happened here? Here dancing plan. Okay. So yes. Only devotional holy dancing means Indian god birthday and this design Hindu style, Indian style, Arti style, don't miss the Muslim style. Lord Lee, British commander, attacked from outside with a cannon. So when by chance one can. Ah! 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 Ah!
No dobra, co cię wkurwia w ogóle, powiedz mi, bo... Nie wyspałem się, ja pierdolę się całą noc. Jechałem w pociągu, a teraz jestem tak zmęczony i tak wkurwiony. Masakra. Nie, no przychodzi mi już. Teraz przejdziemy w ogóle. Jak wypocznę. Dziewczyny cię obgadywały, wiesz? Czemu? Muszę ci powiedzieć. I mówiły, że ty skrywasz swoje miękkie serce, wrażliwe, za skorupą takiego... Troglodyty. No. O, coś... Bardzo dobrze, niech tak myślą. No. Tak, tutaj, no. Uciekaj. Chcesz miała foto? Arek, nie możesz być u mnie na zdjęciach. Spadaj, weź do sklepu. Weź do foto. Ale ty Arek, możesz być u mnie na filmie. Tak wygląda korek. Ale ja widzę nudę w jego mordzie. Wygląda korek. Utknęło. Co, butterfly? Rozmawiaj. Ja się wstydzę, jak nagrywasz. Rihanna, why you shame? The English is perfect. As they. You are twins? You are twins? Yes? From the same age. How? What is your age? How old are you? No, how old are you? 5, 6, 7, 8? 8. And you also ate? Eight. What is me? This makeup. Why you have makeup? Yes. Yeah? Who make it? Mama? Or you make it? No. No? Mama? Hello. Yes. Okay, so we go. Bye-bye. Bye-bye, Corona. Bye-bye, Goro. Bye-bye. Bye-bye. I tak właśnie sobie pogadały dziewczynki z sobą. Ale dziewczynki są dalej z nami rozmawiają. No selfie? Selfie? Yes. Selfie. I can make you a picture together with grandpa. With who? Our grandpa. No, dziadku, zrób sobie z nimi zdjęcie. Smile. Big smile. Let them free. Children? Yes, ma'am? Yes, ma'am. Something free here. Egg. Who's here drawing? Making the poster. All right. Dziadku. My hand? With henna. Namaste. Proszę dzieci. A to jest przyklejone, podklejone pod spodem. No bo to jest rysuneczek, nie muszę się wysmarkać, sorry. Ale ładne, nie? Ol posto. Stare karty. Czujecie to? Nie.
Ale teraz trzeba coś powiedzieć. Można. Wszystko? Wszystko. Co chcesz. Walisz. Strzelasz. A potem się dziwisz, że nie wiadomo, gdzie są te materiały. Mikrus. Co? Że za mały, tak? Przestań, mój tata będzie oglądał te filmy. A co, ty masz jakieś skojarzenia? Nie. No to i tata nie będzie miał skojarzeń. Tereska, banan. Może nie jest za mały. Czy ty też narzekasz? I co? Ale smaczny, prawda? Mhm. Małe i dobre. To też dobre. Ja pominę, naprawdę. Chcesz sobie one copy photo? One photo. With us? With who? No, z tą panią to proszę bardzo. I robimy sobie one photo. I jakoś gwiazdy się rozpromieniły w miarę, nie? Umarły. Are you from India? You are from India? Excuse me. No, normalnie. Wszystko trzeba płacić. Za wszystko. Inicjacja. A w co? Do czego? A, Ariany, a no tak. Oni mi nie wierzyli. A, ja widziałem coś. To nie była inicjacja. Ona była tylko pół dziewica, wiesz. Omlecik, tak? Śniadanie w Bombaju? A jedno w Bombaju. Bo dzisiaj kac Bombaj i Vegas, tak? Jak to było? Nikt nic nie pamięta, co wczoraj się działo, nie? Chcecie powiedzieć? A to film wie was? Urocze miejsce. Trzeba wynająć. Tak, nie pachnie. Nie pachnie, trzeba wynająć tutaj apartment jakiś. Bigos tutaj zlecił naprawę swojego buta, czyli już tam przyszła pani. Teraz nocny przemarsz wojsk. No. Idziemy sobie na plażę w pełnym rynsztunku. Relacja druga. Jesteśmy już na plaży.
Na razie mało widać, ale jesteśmy. Ciepła, nie? Dobra, musisz szybko robić zdjęcie. Jak się wisi? A zrób brzuszki. Brawo, Heroes! A zauważyliście, że miejscowych nie proszą? Z kości, w formie bigosa. Dziewczyny tutaj po prostu sikały, moczyły ocean swoimi widzielinami, rozumiesz? Prawda? Weźmy! Wnosiłem cię. To masz jeszcze jedno, bo my chcemy filmik, jak masz. Tak, to zapraszamy do następnej łodzi. Robić. Siedzą na plażę. Co jeszcze? Jakbyś to ujął? Na plażę są same krowy. Krowy? No są krowy. No. I cielaczek jeden, proszę bardzo. W ogóle tu przyjeżdżasz, przychodzą same krowy. Co to za plaża w ogóle? To prawda, to prawda. Zobaczcie, jak się tulą do siebie. Przygotowania. Ustawienia kamery. Już się nagrywa, oj. Już dobra. Się nagrywa, tak? Dobry wieczór Państwu. Nie ma Kowicz, tak, tak. A Anna RT. Bardzo słynna. Jak nie znacie, to naprawdę o Was tylko świadczy, nie o niej. Słynna taka telewizyjna kuchareczka z Indii. Witamy, aha, w pięknych okolicznościach przyrody. Goa. Proszę tutaj jeszcze tak, na tą stronę, dziękuję bardzo. Ja będę tak jak Cyrowski prowadzić. Pani z kamerą, jeszcze tutaj na tą stronę poproszę, tutaj są nasze domy. Organizator. Organizator, tak. Ale tu proszę z powrotem, tak, proszę pana, proszę pani. Przygotowujemy deser, bo mieliśmy przed chwilą uroczystą kolację. I deser będzie się składał z różnych dobrodziejstw. Tutaj special Goa. Tak. No, najazd kamery, najazd. Produkty. Product placement. Jak przygotowujemy ten deser? Proszę Państwa, no nie jest to trudne, aczkolwiek no nie każdy też sobie z tym poradzi. Dlatego dajemy przepis. Potrzebne nam do wykonania tego dania, tego deseru, będą trzy składniki. Tutaj pokazuję pierwszy składnik, jest to Snickers. Drugi składnik, bardzo ważny, Bounty. Bounty to też takie nawiązanie tutaj do tej przyrody okolicznej. Mamy tutaj palmy kokosowe, free of palm oil, orangutany dalej żyją. I Mars, to jest nowość, bo ostatnio tego nie było. No i oprócz tych trzech składników potrzebne są, mamy tutaj takie pudełeczko wykałaczek, tak? I po prostu wszystko układamy na ładnej tatce. Ale musisz tak najazd kamery, tak maczasz. Czekaj, bo tu teraz majtki widać. Poczekaj. Ważne jest, żeby tacka była taka adekwatna do warunków. Tutaj mamy też efekty specjalne tego gotowania. Tak, efekty specjalne. Was policji. Thank you. Na kogutach. Także rozkładamy wszystko na jakiejś bardzo eleganckiej tatce. Tackę no, możemy wybrać, ale tutaj akurat w tych okolicznościach pasuje ta nasza tacka. Kolacja przy świecach. Tak, dzielimy wszystkie te składniki, o które wcześniej wymieniłam. Dzielimy je na części. A zrób takie trzyskładnikowe. Takie wiesz, bierzesz do buzi i raz, dwa i trzy. A następnie, dobra, zrobimy też takie powiedzmy do buzi. Raz, dwa, trzy składniki. I do buzi.
Tak, można je troszeczkę o zrobić o coś takiego na przykład, nie? To jest też będziecie za bizarkiem. I słuchajcie, i na czym cała zabawa z tym polega? Bo to nie tylko, bo tutaj no, zrobienie no, wymaga, wiadomo, umiejętności kulinarnych, wiadomo, ale też potem można zabawić się w taką grę, że zamykamy oczy, nie? Zamykamy oczy, jak to jemy, także to na imprezach się przydaje. Łapiemy wykałaczkę, słuchajcie, proszę Państwa, a następnie zgadujemy, co nam się trafiło. Proszę, pierwszy Arkadiusz zamyka oczy, łapie wykałaczkę. Nie, to niech Arkadiusz się pochyli. I zgadujemy, nie patrzymy. Ty nie bierz największego. Tak, ja tak Ci tutaj powiedzmy pomogę. Tak, i zgadujemy. Ja Ci trochę oczy, pomogę. Co my tam mamy? Dziesięć sekund na odpowiedź. Nie jestem... Banty? Banty. Nie. Dobra, jestem Ewa, zamknij oczy. Ja Ci trochę pomogę nakierować rękę, tak? To nie tak blisko. Milki! Jaki Milki? Way. Nie było Milki Way. Pani... Brawo! Pani nie rozpoznała. Dobra, Bigos, teraz Bigos. Czekaj, ja Ci nakieruję. O, tutaj. No. I tego nie bierz, to ja chciałam wziąć. Wiem. To jest Mars. Mars, czy nie było rzeszków, tak? Są. Wyczułam to? Nie ma, nie wiem. Nie ma rzeszków. No, ale między Marsem a Snickersem jest duża różnica podstawowa. Ewa prawdopodobnie miała Marsa i pomyliła z Snickersem. Ja nie mogę niestety jeść Marsa, więc dla mnie mój specjał Bounty. Ale jeszcze pan kamerzysta, pani kamerzysta, proszę tutaj oddać... Ja zjem resztę. Dawaj. Pokierujcie jej ręką. Zamknąć oczy, Bigos. Zamknąć oczy. Rączkę podstawić. No nie tak całą garścią. Paluszkiem. Fuj, Snickers! Mam dwa. Snickersa i Marsa. Dobra jest, nie? Dobra, kurde. Dziękujemy Państwu za uwagę. Prosimy o lajki, subskrypcję pod filmikiem. No, nie jesteś trudny uczniem, Bigos, tylko sobie mówiłeś to. Raz, dwa. I musisz mieć mniej czasu. Raz, dwa, trzy. Dobra, do przodu, patrz. Trzy, cztery. Cza. Raz, dwa, trzy. Cza, raz, nie. Dwa, trzy. Cza, raz. I masz do przodu. Dwa, trzy. Cza, raz, dwa, trzy. Cza, raz, dwa, trzy. Cza, raz, dwa, trzy. Cza, raz, tak, ja jestem nieprzygotowany. Cza, raz, dwa, trzy. 1830. Dobra, rozkręcamy się. Nie, nie. Pan po prostu jest weź mnie boli, ale on liczy. Nie, poczekaj, ja na razie. A na koniec zawsze rozliczenie rachunku, prawda? Czekaj, hotel Madrid. Księgowa jest? Tak. 400, poczekaj, bo już... To co, może powiemy, że znajdujemy się na pożegnalnej imprezie naszej do wyjazdu. Jakiej pożegnalnej? My się jeszcze nie chcemy żegnać. No oczywiście, że nie chcemy. Bo ja będę płakać, ja jestem bardzo wrażliwa, wzruszona. Poruszona, prawda? Poruszona jestem, no. Bardzo. Tak, bardziej, że tutaj... Pokaż, co my tutaj mamy. Właśnie trochę mi wstyd, ja przepraszam bardzo te owoce morza, że one zostały tutaj... One same do nas przypłynęły, martwe. Że one już są martwe. Ja widziałam żywego. Dziękujemy tym wszystkim stworzeniom, że ja oddały swoje życie, by nasycić nasze ciała. Dziękujemy, ja tutaj sprawiam tą przyjemność właśnie z nadzieją na późniejsze, lepsze, bardziej lukratywne kontrakty. No, trafię wada. Będziemy polecać i polecamy Arkadiusza, najwspanialszy, najcudowniejszy, kochany. Tak. Turgaj tak zwany.
Tydzień. Nie, bo trudy podróży, jak ktoś rzygał, no to powiedzmy, że chwilami był zły na Arka, ale to nie była jego wina, że myśmy rzygali. No i tym optymistycznym, rzygającym, nie rzygającym akcentem. Ale już nie rzygamy. Zapraszamy, prawda? Zapraszamy. Zapraszamy ponownie, jak widzicie, nawet właśnie frigańsko tutaj coś zjeść raz. Może to był drugi raz, co? Już nie pamiętam, no ale może. Co tak. Nakładać? Warunka? Ludzie zaczynają być szczęśliwi. No proszę. Podobno. Jaki talent. Jaki talent. Także ja szukam gównianych warunków, żeby im było. Żeby było szczęśliwi. Za darmo to nie ma. Za darmo to nie ma. Specjalnie przyszedłem zrobić film marketingowy. Z nami, ale słuchaj, na film marketingowy te delfiny będą super. No, ale to już sobie zrobicie, a ja tylko... Kurczę! W moich urodzinach w stałym gronie. No wiem. Pamiętam. Bigos, wykaż się! No będzie dziewczyny pchać, trzeba pchać. Zobacz, jaka Ania jest, wiesz. No a jak? Chcę was z prywatnym fotografem, bo masz wyjazd teraz. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i pozytywnego Bigo sobie życzę. Dzięki, a specjalnie wykopałem się w zimnej wodzie, żeby sutki mi stały, to zostańcie leżeć na stole. Wow, liczę na to, Bigo. Ewa, ja też tutaj wszystkiego najlepszego ci życzę. Dzięki, kochany. No. Dzięki za wyprawę. No to 100 lat zaśpiewamy, nie? Happy birthday, Ewa. Yes. And proszę. Today we want to have a picture with you. Oh, yeah. Woo! Jak będziesz chciała sobie wymienić, to masz sobie wymienić, jak ci się kolor nie podoba. Nie, idę od razu się przebrać. Idę się od razu przebrać, kochani. Tak, nie przymierzasz, no? Tak, idę przymierzać. Chodzę.
takie optymistyczne momenty to my codziennie tu mamy, prawda? Tak, i te lecę się przebierać. Ewa. Bo właśnie chciałem nagrać taką wspaniałą informację, że niestety nasza wycieczka byłaby piękniejsza, gdybyśmy teraz siedzieli w pociągu i mieli jechać te 30 godzin pociągiem, ale nie mielibyśmy okazji podziwiać tak pięknych stewardes jak w tym samolocie Air Asia, którym lecimy z Goa do Delhi i zamiast 30 godzin, czy może... I zamiast 30 godzin, które nie byłyby tragedią, byłyby wspaniałym doświadczeniem indyjskim, będziemy lecieli tylko 2,5 godziny, prawda, Aniu? Czy ty jesteś usatysfakcjonowana, bo ja byłaś tutaj? Czekaj, wezmę przekażam kamerę. Kamerzysta weźmie. O. Ej, ale nie tak z bliska, czekaj. Dlaczego nie tak z bliska? I nie palca, nie palca. 30, ile to było godzin? 30 minut. 30 godzin bez kupy? 30 godzin. A to by nie przeszło, nie? Ale byśmy mieli wspomagacze kupne. Ksenna, jeszcze są dwie saszenki. No. Czyżbyś mogła sobie... No proszę jeszcze pokazać nasze pięknie wspaniałe stewardesy. Kupę, proszę. Wielka mieć świnią. W następnym wcieleniu na pewno ci się uda zrealizować ten cel. Nie ma takiej możliwości. Nie. Jest, mamy ja opanowaną technologię wcieleń, mamy opanowaną. Świnią się nie da zostać. Nie. Ale, dobra, zostaniesz knurem. Ale w niektórych buddyzmach to tak jest, także uważaj w co wierzysz, bo lepiej może nie ten. No i zaraz lecimy, nie? Nie, ja to marzę o tym, żeby się odrodzić jako kot. A i raz ja... Poważnie? Tak, ja chcę być kotem na tym wcieleniu. Ponoć przerąbane są te zwierzęce wcielenia. Ale z drugiej strony, kto wie, bo nasze też nie są takie nie wiadomo jakie, nie? I tym mądrym, optymistycznym akcentem zakończamy dzisiejszą relację. Jedyną, bo więcej nie było od relacji przez cały czas. Tylko jakieś tam... Bączki, a tutaj Ania nam dokładnie opowiedziała o kupie, także wszystko jest ok. Ariana, pozdrawiam. Pozdrawiam, serdecznie. Sorry. Serdecznie nawet pozdrawiam. Ciepło i gorąco. Co? Brace. Aniu, a czy ty możesz zapinać w pasy, będąc w ciąży? No właśnie nie wiem, co mam teraz zrobić. A to jest wczesna ciąża, to jeszcze... Wczesna może. Jeszcze może. Aha, a, dobra, wczesna możesz. Wczesnej możesz, no dobra. Tylko uważaj, alkoholu nie pij. Nie, alkohol odpada. No. Bidi no. Też. Żadnych, nie. Bidi też odpada. No, no. Divya Sajna, Delhi ke Indira Gandhi Antarrashtriya Hawaiya Adda ke Terminal 3 par aapka swagat hai. Aapki suraksha ke liye aapse nivedan hai, aap apne sthan Cześć, którą? Udko. Dasz? Czy może karkówkę? Dziek. Czy żeberko? Dasz. Co dzisiaj zjemy? Dasz. Ki. Żeberko. Czy ma koloneczkę od niej? Koloneczka. Stiklaszki. Kolonka. Stiklasz. Karkówka. Stiklasz. Karkówka, żeberko, szynkę. Stiklaszki. 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 Oczywiście tego nie wolno robić, Ariano, nie? Czego? No, nagrywać na lotnisku, ale już nigdzie nie nagramy nic w Delhi. No ładnie.
bo jesteśmy już na lotnisku i właśnie tam zaraz przejdziemy odprawę paszportową. To już jest koniec, dziewczyny oglądają. Ale chyba to jest zdjęcie jakiegoś chłopaka, który im się spodobał. W końcu jest z miłością, to nawet bardzo. To ładne. No. Ponoć... O, nie, on nie ma. Nie wyślij. A to on. O, i wyślij mi, wyślij. A to on. A są jeszcze inne. Nic specjalnego, nie wiem. Co one? Czemu one go tak kochają? Właśnie. Chłopaki... Kto to był? No TikTok. Nawet nie zauważyliśmy, jak to jest TikTok. Takie serduszko dookoła. A jest serduszko dookoła. Marianka, tak. A skąd ma gdzieś? Jakie to jest? Na Instagramie. Aha, na Instagramie. No, a tak na poważnie to niestety koniec naszej wycieczki, nie? Tak. Tak. Pomachamy, czy coś nie będziemy już więcej robili, bo co tam w czy było fajnie, czy polecamy? Absolutnie. Absolutnie nie. Absolutnie tak. Można znaleźć na takiej wycieczce męża. O, to na przykład jest fajnie. Aha, no. Będziemy miesiąc na Uwaga. I by się nagrało. Złapanie zająca.